dyrektorka liceum nas do tego zmusiła. Zmusiła? Nie chcieliście? No chcieliśmy, ale poprosiła nas o to, żebyśmy wystąpili. To było na drzwiach otwartych naszego liceum. No i tak to powstało od początku. Potem pojechaliśmy na jeden przegląd, drugi, trzeci. No, tak. I tak dalej, i tak dalej. A teraz tak naprawdę wyglądało to tak, że my z Maciejem założyliśmy kabaret. Tak, i potrzebowaliśmy trzeciej osoby, żeby było śmieszniej. Zaprosiliśmy Macieja. Nikt go nie zmuszał. To jest twoja wersja. Nikt go nie zmuszał. Pamiętam, ja założyłem kabaret, a to wy do mnie dołączyliście. Ja pamiętam to inaczej. To już było 5 lat temu, także możemy mieć... A ja jestem adoptowany i właściwie gram tylko od pół roku i właśnie wtedy zaczęliśmy odnosić sukcesy. nie wiem jak to się stało. Ja się młody nie odzywam, ale właśnie, ja tu nie mam prawa głosu. Młody idź tam przy nim. Wzięła się stąd, to ja powiem, bo Maciejowi to przynosi trudności. Wzięła się stąd, że jak każdy kabaret potrzebowaliśmy nazwy. I staliśmy na korytarzu i się zastanawialiśmy. I tam padały wszystkie nazwy, tam Mumio, Moralnego Niepokoju, Jurki i tak dalej, i tak czyli dalej. Same oryginalne. Same oryginalne, nie? I jakoś żadna nam nie pasowała. No i wtedy stwierdziliśmy... A to nie było tak, że mówiliśmy Kurki, Moralnego Pokoju, nie było tak? Mniej więcej. No i wtedy spojrzeliśmy na ścianę, a na ścianie był wielki billboard. I stwierdziliśmy, że skoro taki billboard znajduje się w każdym pomieszczeniu, to my się tak będziemy nazywać. Był taki zielony napis, wyjście ewakuacyjne. I macie wszędzie reklamę. Mało tego, nie dorzucamy do tego nic. Tak, słucham. No cześć! Nie przeszkadzasz, co ty? Znaczy, to zawsze przynosi jakiś tam owoc, bo uczymy się czegoś od innych kabaretów, może ktoś się uczy czegoś od nas, nie wiem. mam nadzieję. Tak naprawdę nie konkurujemy do końca. To jest zawsze coś takiego, znaczy przynajmniej do tej pory było, nie wiem jak będzie dalej, że jednak wspólnie robimy jakiś tam program, bo tak naprawdę to jest jeden wspólny program. No i coś fajnego z tego powstaje, a że ktoś wygra, no to już to jest efekt uboczny, że tak powiem. To jest taka trochę atmosfera, nie wiem, jak w Tańcu z Gwiazdami może, ale że nie ma atmosfery rywalizacji po prostu. No nie ma. I no faktycznie po prostu bawimy się tym, co robimy, znamy się z tymi kabaretami, może akurat nie z tymi, ale normalnie z którymi występujemy, to normalnie po prostu chodzimy razem na piwo i myślę, że to nie ma jakiejś atmosfery takiej rywalizacji, konkurencji, tylko po prostu... Wszyscy robimy to dla zabawy, dla śmiechu, dla urozmaicenia trochę życia ludziom. Myślę, że wszyscy czerpiemy po prostu z tego tylko przyjemność. Czyli nie ma nerwów przed występem? Dzisiejszym? Co? Mamy fefry trochę, mamy. Fefry, tak. Tej. Bo dzisiaj mamy skarż o poznańskiej publiczności, więc szukaliśmy słów. Poznańskie. Jak improwizacja. No. Kurczę, to się wytnie! No to nie jest. My jeszcze o tym nie wiemy. Się domyślamy, że taka będzie. Co może być? Tak, tak. Jak w Poznaniu, nie? Co może być z Poznaniem? Swoją drogą ciekawe, co będzie. No. Nie! Te frytki! No synu, ale zobacz! Zobacz, co ci wybraliśmy! Nie jakąś tam warszawiankę! Ani krakowiankę! Tylko poznaniankę! No spróbuj chociaż! Nie! Chcę frytki i sałatę! Fuj! Fuj! Ale że co? Że za mało tortowo wygląda? Kelner! Synuś, no teraz spróbuj. Tam idę do Maka. Ale Sirius! Sergiusz, kurwa! No, chyba nie. Konkretnie nie. Nie, raczej nie. Tak... Powstają spontanicznie. Chyba tak. Najczęściej jak się pokłócimy. Który z was pisze skacze, czy razem piszecie? Więcej pisze Maciej. Tak. Wszystkie idą na niego, z opinie. No tak. On jest magistrem, więc musi. Maciej pisze. Maciej. My też piszemy, ale najczęściej lądują w koszu, więc... Jak to ja rzucam? Szkoda czasu.
A co zaprezentujecie dziś wieczorem, prócz Gwary Poznańskiej? Same hity. Tak jest. No będzie to mieszanka sportu, klimatu lat 40. 50. Tak. I i trochę współczesnej muzyki pop. Tak. No, i no tylko... już za dużo nie zdradzajmy. Zobaczymy. Improwizację, to zobaczymy, co to będzie. Tak, jeszcze tak. Nie wiem. Jak już nie, się dowiemy, to wtedy mam nadzieję, że nas nie rozkoczą. A czy moglibyście zdradzić, co robicie i kim właściwie jesteście poza sceną? Studentami. A co studiujecie? Nie, można zapytać. Ja studiuję europeistykę i zarządzanie. Są dwa różne kierunki, powiedzmy. Bardzo dwa różne, na dwóch różnych uczelniach się uzupełniają i sprawiają. Na jakim uniwersytecie? Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. I na Wyższej Szkole Bankowej, pozdrawiam. Niedługo wpisy. No ja na Politechnice Poznańskiej. Odbiegam trochę od chłopaków, bo oni wszyscy na UAM-ie, także... automatyka, robotyka. Bardzo kabaretowo tam jest. Bardzo. Myślę w ogóle nad robotem, taka praca magisterska, nad robotem, który będzie śmieszny. Pisał skecze. Zobaczymy. Ja studiuję prawo na UAM-ie. Ja właśnie skończyłem administrację na UAM-ie, na tym samym wydziale co kolega i kolega. Zresztą to oni na moim wydziale, a teraz to zobaczymy co dalej. Jechali przez las, skręcali najpierw w lewo, potem w prawo i przejechali oposa. Najwyraźniej nie wszyscy odczuwali nierówności na drodze. Aż znów przejechali oposa. I pancernika. I wiewiórkę. Znaczy, nawet jeżeli nie będziemy występować na scenie, to ten kabaret będzie nam towarzyszył. To jest jakaś taka nasza natura, że nie potrafimy być spokojni, poważni na dłuższą metę. No nie wiem, ja osobiście twierdzę, że nie znormalniejemy. Ja też tak uważam. Na pewno jak już będziemy starsi, znaczy ja sobie nie wyobrażam życia. Jak dorośniemy, nie? Jak będę duży, to będę tirem. Nie, ja sobie nie wyobrażam życia tak bez kabaretu na razie na ten czas, bo takie szare tam sobie chodzenie do pracy i z powrotem na studia i z powrotem. Tak. Mnie nie bawi za bardzo, kabaret jednak. Daje dużą satysfakcję. Każdy, kto nie gra w kabarecie, jest szarym człowiekiem, tak? Nie. Ale wkopałeś kolegę. Zakładajcie kabarety wszyscy. No rozmnażajcie się. Kabareciarze, łączcie się. To jest fajne, tak? Nie. Nas cieszy. Ja sobie lubię też znaleźć jedną osobę na publiczności, która się śmieje tak do rozpuku. No, potem tak bo nie wszyscy tak robią. Nie wszyscy tak robią. Czasem jest tak, że ktoś siedzi. No a czasem ktoś się śmieje i dla tej osoby warto grać, warto występować i to daje niesamowitą satysfakcję. Przynajmniej nie wiem jak wam. Bo ta osoba, co się tak mocno śmieje, ona tak rozśmiesza resztę publiczności. Tak. I wtedy my możemy usiąść. I wtedy to jest nasza znajoma po prostu. Sen czy to żart, pije tylko sok. Zatłoczone molo, lecz dopada mnie efekt jojo. Dosyć już, zwalczę tłuszcz, cholesterol w dół. Będę jak młody wód, tylko ile ja ważę. Ja ważę, ile ja ważę. Pozdrawiamy EKB. Widzów. Jeszcze raz. EKBaret.pl. Poczekaj, widzów? Czekaj, co jeszcze? Jak pozdrawiamy widzów EKBaret.pl. Pozdrawiamy widzów EKBaret.pl. I zapraszamy na naszą stronę www.kwk.pl. Art.pl.